Zacznijmy od miejsca i w jednym z wywiadów przeczytałam takie oto słowa, które wypowiedziałeś. Jestem pewien, że nosimy w sobie głęboką pamięć miejsca, które nas wychowało. To było w rozmowie z Zofią Karaszewską. I tym miejscem, które wychowało ciebie, jak możemy się dowiedzieć z okładki książki Robinson w Bolechowie, była Opinogóra. Miejsce znaczące na symbolicznej mapie Polski, także literackiej, z dość chyba specyficznym genius loci, bo to jest to miejsce, w którym wychowywał się Zygmunt Krasiński. I to mi od razu dało do myślenia, bo Zygmunt Krasiński właśnie tam i o tym miejscu napisał taką mini powieść, bardzo krwawą, wczesną, Pan Trzech Pagórków, o krwawym władcy Opinogóry. No i kiedy się przyjrzymy tekstom, które ty tłumaczysz, to na przykład będzie to Mary Shelley czy Howard Lovecraft. W związku z tym pytanie o to genius loci. W jaki sposób ciebie ta Opinogóra ukształtowała i czy można powiedzieć, że Muzeum Romantyzmu, które się w tym opinogórskim zamku znajduje, to jest trochę taka twoja kraina dzieciństwa? Na ile to wpłynęło na twoją wyobraźnię? Bo ta zbieżność, jeśli chodzi o zamiłowanie do frenezji i niesamowitości, jeśli chodzi o ciebie i Krasińskiego, wydała mi się dosyć znacząca, być może nieprzypadkowa. Tak, to wszystko jest bardzo pokrętne, a zarazem jakieś takie nieuniknione jakby. Znaczy, ja przede wszystkim tak nie do końca jestem z Opinogóry, bo ja się tam urodziłem, ale wyjechałem stamtąd z rodzicami i rodzeństwem, jak miałem 4 lata zaledwie, więc i potem jakimś trafem, albo właściwie brakiem trafu, nigdy tam nie pojechałem do czasu, kiedy zapragnąłem napisać Robinsona w Bolechowie i się wybrałem zobaczyć, jak to wygląda, przypomnieć. Więc 30 kilka lat tam nie byłem, a gdzieś to miejsce we mnie zostało faktycznie. No właśnie, nie wiem o co chodzi, ale mnie ta Opinogóra rzeczywiście fascynuje i Krasiński mnie fascynuje bardzo też sam w sobie i ta frenezja gotycka, romantyczna również. Więc nie wiem, może czymś tam nasiąkłem przez te 4 lata. Kto wie? Może jakaś tam taka rzeczywiście gotycka, upiornawa aura jest. No upiorna chyba nie jest, ale może jakaś taka upiornawa lekko faktycznie. Krasiński właściwie był z Opinogórą związany w sposób taki dość, powiedziałbym, łaciaty. To znaczy on się tam wychował, to był majątek rodowy Krasińskich, ale on sporo czasu też spędzał, podobnie jak cała jego rodzina, w Pałacu Krasińskich w Warszawie, natomiast to była taka raczej letnia rezydencja. No ale to była też, tam też jest pałacyk Krasińskich, który Krasiński dostał w prezencie ślubnym. On był budowany tam chyba jakieś 12 czy 13 lat, on do dzisiaj stoi. A ta Opinogóra mi tak wyskoczyła z głowy, jak poszukiwałem miejsca, w którym mógłbym osadzić, nie tyle miejsca, w którym mógłbym osadzić, ale miejsca, rzeczywistego miejsca, które posłużyłoby mi jako model w Robinsonie w Bolechowie. Ale to chyba przeskoczyłem już do tematu, którego jeszcze nie poruszyliśmy, bo chciałaś o tym Krasińskim i tym... Nie, ja chciałam o miejscu i o tym, w jaki sposób kształtuje nas to, co się wydarza w dzieciństwie, a kształtuje nas wszystkich, bo właściwie obie te twoje powieści są też takimi powieściami o dojrzewaniu, powieściami inicjacyjnymi i jeśli by te dwa portrety bohaterów, zarówno z Korunia, jak Roberta z powieści Robinson w Bolechowie, potraktować jako pewne dwa modele chłopięcego dojrzewania, to czy byłeś raczej z Koruniem, czyli takim łobuzem i nicponiem, czy raczej Robertem, a więc malarczykiem, jak go nazywają ludzie ze wsi, tylko że zamiast, nie wiem, pędzla miałeś książki i długopis. No właśnie z tym miejscem, jeszcze kończąc temat tego miejsca, czy rzeczywiście coś jest takiego niesamowitego w miejscach, znaczy w mojej relacji z miejscami, bo ja się do miejsc bardzo przywiązuję, właściwie inaczej nawet, znaczy jestem bardzo przywiązany do miejsc, w których jakby rzeczywiście wyrosłem, wychowałem się. I ta Opinogóra była jakoś bardzo głęboko we mnie zagrzebana, ona nie żyła we mnie jakoś, to nie było tak, że ja sobie wspominałem ją jako miejsce rodzinne. Jak ktoś mnie pyta skąd jestem, to odpowiadam zawsze, że z Sandomierza, bo tam spędziłem od tego 4 roku życia do wyjazdu na studia całe dzieciństwo i młodość i się identyfikuję z Sandomierzem, jeśli już. No i teraz z Poznaniem, w którym mieszkam od kilkunastu lat, ale to już jest takie wtórne bardziej. Wiadomo, że bardziej się identyfikujemy miejscami, z których się wywodzimy. Ale ta Opinogóra rzeczywiście musiała gdzieś we mnie tkwić bardzo głęboko. I ja wierzę w taką więź. Gdzieś te korzenie nie do końca, jeśli nawet się wykorzeniamy z jakiegoś miejsca, to te jakieś takie reszteczki, ostatnie niteczki tych korzeni gdzieś tam zostają. I
Przynajmniej chyba jeśli ktoś ma taką potrzebę i taką dyspozycję czy predyspozycję po prostu. Bo są ludzie, którzy nie wiadomo, obierze światami dosłownie i mentalnie. Ja chyba nie jestem. Ja to miejsce w sobie noszę rzeczywiście. Ale chyba zgubiłem twoje pytanie, bo się rozgadałem. Drugie pytanie dotyczyło właśnie tego modelu chłopieńcego dojrzewania. Aha, tak? Nie chciałabym, żeby to trąciło jakimś tanim autobiografizmem i żebyś nam mówił, z którym bohaterem się utożsamiasz. No ale tam był taki w Skoruniu ten łobuz i nicpoń, jak sam tytuł wskazuje. O to słowo jeszcze cię za chwilę zapytam. A tutaj taki młody intelektualista, raczej człowiek wychowywany do tego, żeby być intelektualistą, artystą. Czyli pytałam cię o to, który model dzieciństwa przyporządkowałbyś swojemu osobistemu doświadczeniu. Myślę, że i Skoruń i Robert jakoś są ze mnie, bo ten tryb życia skoruniowy to był mój w dużym stopniu. Znaczy ja nie wyczyniałem aż takich hultajstw jak on. Natomiast byłem chyba trochę mniej łobuzem niż on, trochę bardziej może z... ja byłem chyba rzeczywiście, miałem w sobie domieszkę tego, co w Skoruniu nie ma, co jest w Robercie. Czyli nie tylko skłonność do jakiejś takiej samotności i taką skłonność do przemierzania świata, wydeptywania samodzielnie świata, który jest gdzieś tam w okolicy i to świata otwartego, bo ta przestrzeń otwarta jest zawsze dla mnie była bardzo ważna. Żeby jakiś taki krajobraz wzgórz, łąk, ścieżek, rzeki gdzieś tam był. No ale właśnie Skoruń tego nie miał, a ma to Robert, czyli taką wrażliwość, no Robert jest plastykiem, ja nigdy nie miałem w sobie jakichś inklinacji do sztuk plastycznych, tylko czytałem książki. I właśnie chyba Robertem jakby to nadrobiłem, co pominąłem w Skoruniu, powiedziałbym. A samo słowo Skoruń, czy ono, bo czerpanie z miejsca jest oczywiście czerpaniem z języka, którym się tam ludzie posługują w danych miejscach i to widać w twojej powieści, w obu zresztą twoich powieściach, ale w Skoruniu przede wszystkim. To słowo Skoruń, ono jest z tego języka zastanego, czy je wymyśliłeś? Skoruń pochodzi z gwary podsądomierskiej, ale właściwie takiej mikrogwary, bo znałem właściwie dokładnie jedną osobę, która się nim posługiwała, moją babcię. Ona miała takie swoje słowa, miała swoje takie określenia na przykład miejsc w okolicy. Znaczy wiadomo w ogóle, że w wioskach są lokalne nazwy miejsc o mniejszym zasięgu niż wieś. Czasami są to nazwy jakichś zakątków, na przykład jeden pole jakoś tam się nazywa, gdzieś tam kąt między jakimś lasem, krzakami, a wałem na przykład jakoś się nazywa, wiadomo. Więc są takie lokalne nazwy, ale moja babcia miała jeszcze swoje nazwy i miała też swoje słowa, które prawdopodobnie wymyślała, bo diabli wiedzą, skąd się wzięło słowo Skoruń. Chociaż ktoś mi kiedyś powiedział, skąd mogło się wziąć, ale już zapomniałem. Ktoś mi kiedyś podsunął takie możliwe źródło słów tego słowa. No i babcia jak się zirytowała na nas i się wkurzyła i chciała nas przywołać do porządku, to wołała nas w Skorunie albo Ty Skoruniu. Ja tego słowa nigdy nie słyszałem. Jak w ogóle sobie wymyśliłem, że książkę nazwę w ten sposób, to pierwszy raz to słowo usłyszałem w mianowniku, Skoruń. No zawsze słyszałem je w Wołaczu. Skoruniu albo Skorunie. No bo to było wyzwisko po prostu takie. No taka obelga. No chyba nie muszę znaczyć, nie muszę chyba mówić, co znaczy. No każdy, kto czytał książkę, to wie. Jakby ta książka jest o tym, co to znaczy być Skorunie właściwie. No tak, ale ja te słowa chciałem zachować, bo to jest piękne słowo, niezwykłe, o takim twardym, szorstkim, trochę groźnym brzmieniu. Takie samo swoje bardzo. I chciałem je zachować. Czyli ten język babci był językiem, który znałeś tak biernie jako odbiorca, a sam nie władasz żadną z gwar sandomierskich tak czynnie. Nie, właśnie niestety nie. Ja nie byłem takim właśnie dzieckiem ze wsi stuprocentowo, bo się wychowałem tak na pograniczu, tak jakby topograficznie to na pograniczu powiedzmy przedmieść Sandomierza, jeśli może tak powiedzieć. Sandomierz jest chyba za małym miastem, żeby mieć przedmieścia, no ale niech będzie. Czyli na obrzeżu miasta właściwie, no pograniczu obrzeża miasta i wsi, ale związki ze wsią miałem duże, bo mój ojciec pochodzi tam właśnie ze wsi pod Sandomierzem i tam mieliśmy kawałek sadu i te wszystkie jabłka, o których ja tam piszę, to ja rzeczywiście je zrywałem. To tam nie ma nic myślonego. Ale myśmy na przykład, ja się nie wychowałem w takich 100% wiejskich okolicznościach, typu tam krowa, kury i tak dalej. Nie mieliśmy gospodarstwa takiego typowo wiejskiego, no ale wiedziałem dobrze, jak to wygląda, jak się tam żyje.
Chyba znowu zgubiłem twoje pytanie. Przepraszam, nie, to, się tak strasznie zgubiłem. Pytałam o z Korunia właśnie, o to słowo, którego my rzeczywiście tutaj na Podlasiu nie znaliśmy. Jak się okazuje, nie mogliśmy znać, bo to nie jest gwarowe, tylko jest to idiom twojej, prywatny idiom twojej babci, tak? Tak, aha, bo pytałaś o gwary. Więc ja wtedy, no ale właśnie jako takie dziecko z pogranicza miałem pewien problem z tą wiejskością. Bo ten taki, to takie napięcie między mieszczuchowatością a taką wieśniaczością, że tak powiem, które jest z Koruniu delikatnie, no to on był. Ja chodziłem do podstawówki też na obrzeżach miasta i tam była taka właśnie, no myśmy tam się trzymali razem, ale jednak był jakiś taki podział na dzieciaków, na chłopaków, bo tam dziewczynami się jeszcze w podstawówce specjalnie interesowaliśmy, zwłaszcza do któregoś tam momentu, wiadomo, jak te chłopaki. Ale był taki podział na chłopaków z miasta i chłopaków ze wsi, prawda? I to się, zresztą czuło się, słyszało się na przykład też w języku te różnice. I ja bardzo się pilnowałem, żeby nie mówić gwarą, bo słyszałem gwarę, jakby znałem jej brzmienie. Mój ojciec, to było niezwykłe, bo jak jeździliśmy na wieś, to mój ojciec zaczynał mówić gwarą. Wracaliśmy do miasta i przestawał. To u nas jest podobnie, wiem, z toku. No, to jest niezwykłe zupełnie. A ja teraz strasznie żałuję, że nie potrafię mówić tą gwarą. Ale pisząc książkę, ja ją pamiętałem. Ja pamiętałem jej, oprócz tych słów, pamiętałem też jej melodię, jej brzmienie. No właśnie melodię najbardziej, jej intonację. To taką właśnie muzyczność tej gwary. I jeśli nawet brakowało mi słów, no to starałem się, żeby te dialogi tych moich postaci z Koruny rzeczywiście brzmiały, tak dźwięczały właśnie, jak tam ludzie mówią. A jaka jest recepcja właśnie mieszkańców tamtych rejonów? Oni rozpoznają siebie w tym języku? Masz jakiś taki odzew a propos tego, czy udało ci się oddać melodię, klimat tego języka? I ten świat, jaki się za nim kryje, bo za językiem zawsze się też kryje pewna wizja świata. Dokładnie nie wiem, bo ja teraz już nie mam za bardzo. Moje związki się bardzo rozluźniły, bo już tego sadu nie mamy. I właściwie ten związek, znaczy mam tą rodzinę w tych wioskach podsandomierskich, ale nie mam z nimi już takiego kontaktu. To już są takie kontakty typu wesela i pogrzeby raczej. Więc nie wiem właściwie, ale chyba bym się bał z tym skonfrontować, bo no, ludzie na wsi mówią prosto z mostu wszystko. Ja bym się bał na przykład usłyszeć, że tam coś... tam Maciek, coś tam naknąciłeś, nie? Kiedyś moja ciocia, która jest taką właśnie chłopką typową i powiedziała, że no, coś tam jakoś pochwaliła, ale takie aspekty właśnie bardzo... No, jeśli chodzi o realia życia na wsi, no to odetchnąłem z ulgą. Stwierdziłem, że tak to jak, było, tak? Tak, jakiś test, ta książka przeszła faktycznie. Skoro oni nie protestują, że to tam coś naknociłem, no to chyba nie naknociłem. Ale jeśli chodzi o sam język, to nie wiem, to nie słyszałem nic na ten temat. No ale sam mówisz, że nie do końca identyfikowałeś się ze wsią, aczkolwiek ją znasz. Natomiast no, jeśli chodzi o recepcję twojej książki debiutanckiej i to, co zrobili z tym krytycy, a jak wiadomo, krytycy lubią etykietki, bo jakoś trzeba tej literaturze opowiadać i ją przyporządkowywać pewnym nurtom. No i ty, no jakby nie było, zostałeś zakwalifikowany do tego nowego nurtu chłopskiego czy też wiejskiego. Jesteś wymieniany obok takich pisarzy jak, nie wiem, Grzegorzewska, jako autorka Gugu, czy Muszyński, czy też Jakub Małecki, autor Dygotu. I to byłem przez Koruniu, to już zapomnieli krytycy. Tak, tak, ale poczekaj, bo tutaj chciałam się zapytać o to, wrócę jednak do tego z Korunia. No, powieści są dwie, chciałabym, żebyśmy o obu, jeśli pozwolisz, pogadamy i o z Koruniu, bo nie mieliśmy cię tu jeszcze w Białymstoku i dlatego nie mieliśmy okazji cię zapytać też o ten świetny debiut. Chodzi mi o to, że no, sam powiedziałeś, tu zacytuję, uważam, że wiejskie gadanie jest jednym z najwspanialszych idiomów w literaturze polskiej. Proza zwana nurtem chłopskim, Nowak, Kawalec, Pilot Myśliwski, to jest to, z czego my możemy czerpać. I teraz tutaj pojawi się wątek lokalny, to znaczy zapytam cię o Redlińskiego, takiego naszego najbardziej znanego w pewnym czasie pisarza, wywodzącego się z Podlasia, który też był uważany za takiego czołowego reprezentanta tego nurtu chłopskiego. Czyli czy Redliński też, czy Konopielka też, była jedną z twoich lektur? Tak, rzeczywiście, uwielbiam Konopielkę, ale jakoś widocznie w tym wywiadzie no, pytano o te nazwiska, wymieniłem cztery, no nie wymieniłem piątego, to jakiś taki po prostu... Nie, to nie zarzut, tylko wiesz, taka moja ciekawość tak, czysta, no, oczywiście lokalna. Tę listę można by ciągnąć, no akurat Redliński się nie, mówiąc brzydko, nie załapał, ale tak, oczywiście bardzo lubiłem Konopielkę. Chociaż no, on chyba nie był akurat tym moim ulubionym autorem. Najbardziej chyba ceniłem zawsze Nowaka i Myśliwskiego. Pilota też, chociaż Pilot jest bardziej nierównym pisarzem, ale jest z kolei też najbardziej niesamowitym chyba językowo z nich wszystkich. No Redliński też, oczywiście.
Wiesz, tak drążę ten wątek, bo zastanawiam się we wszystkich tych wypowiedziach dotyczących literatury chłopskiej, czy tego nowego, czy stanego nurtu, pojawia się ten wątek nostalgii. To znaczy, tę literaturę tworzą ludzie, którzy już ze wsi wyszli. To jest też jakby twój przypadek. I teraz mam pytanie, jak ty to czujesz? Jeśli nie chcesz o tym mówić, to możemy sobie to zostawić spokojnie i przejść do innych wątków, ale w związku z tym, że oba te nurty, tak, i tamten dawny spod szyldu Myśliwskiego i ten nowy, którego częścią u ciebie okrzyknięto, bazuje na nostalgii, to czym one się różnią? Czym się różni ten nowy nurt, taki wiejski, bazujący na doświadczeniu wsi, takim nostalgicznym, od tego, co było pisane w latach 50., 60., 70.? Ale tamten nurt też był nostalgiczny. No właśnie, ale dlatego o to pytam. Wiesz, jaką widzisz różnicę? Czy ona jest? Jaka? Moja, nazwijmy może na wyrost, koncepcja nostalgiczności pisarstwa wiejskiego wynika z biografii. Znaczy to widać po prostu, jak się prześledzi biografię tych autorów. Oni wszyscy, no wszyscy to tak w uproszczeniu mówię, ale no mniej więcej, na pewno ci autorzy, których wymieniłem, no po prostu oni pisali te wszystkie swoje powieści wiejskie, opowiadania, a przecież oni każdy z nich od studiów, czyli od matury, mieszkał w mieście. Nowak mieszkał w Krakowie, Myśliwski mieszkał przez całe życie, no dorosłe życie w Warszawie, Pilot mieszkał w Warszawie, Kawalec mieszkał w Warszawie, więc całe ich pisarstwo zrodziło się z nostalgii. Myśliwski powiedział kiedyś na spotkaniu, słyszałem na własne uszy i zresztą to widać w jego książkach, że powiedział, że gdybym się nie wyprowadził z Dwikus, to bym nie napisał Kamienia na kamieniu, a gdybym się nie wyprowadził z Sandomierszczyzny, to bym nie napisał Widnokręgu. I ja to doskonale rozumiem. Ja widzę w tych książkach, czuję po prostu w każdym zdaniu tych książek, że one są z nostalgii zrobione po prostu. Urodziły się. I to pisarstwo, to powiedzmy tego naszego pokolenia, nazwijmy to. Andrzej Muszyński akurat chyba nie jest, jest o tyle nietypowy, że on mieszka na wsi nadal. On tam trochę jeździ po świecie, ale się jakby sprowadził znowu na wieś. I bardzo to sobie ceni i chwali. A no co, ja już kontakt z tym światem straciłem. A ten świat rzeczywiście gdzieś we mnie żył. Prowadził jakiś taki ciemny, podziemny żywot we mnie i domagał się wypowiedzenia po prostu. I opowiedziałem to, co pamiętałem i to chciałem powiedzieć. Ten Skornoś rzeczywiście jakoś tak od kilku lat we mnie wołał, żebym go wypuścił z siebie, opowiedział o nim. I opowiedziałem. Nie wiem, czy to... Ja właśnie pod tym względem to chyba nie ma różnic między tymi naszymi książkami, naszymi w sensie tym mikronurtem literatury wiejskiej, który był taki efemeryczny dosyć, bo on chyba już się skończył jako nurt. Każdy z nas chyba jednak poszedł inną drogą. I tak zresztą byłem pewien, że tak będzie. Natomiast geneza, jakby taka psychiczna geneza tego nurtu i tego z lat 60. i 70. moim zdaniem jest taka sama. Po prostu to jest literatura ludzi wykorzenionych, znaczy ludzi, którzy się wykorzenili ze wsi. No, wyszli ze wsi, żeby zacząć jakieś życie człowieka wykształconego w mieście. I to miasto, które... No i to miasto stało się jakimś takim ich... Dobrze, chyba zaczynam się powtarzać. No ale to w każdym razie jest taki mechanizm po prostu. To jest wszystko właściwie, co najważniejsze w naszym życiu, dzieje się do tego tam powiedzmy 18-20 roku życia, prawda? I tego jest tyle, że potem można opowiadać o tym do końca życia. Dobrą sprawę. Ale tak mówiłeś też o tym, że jeśli chodzi o opowiadanie o wsi, to zawierzyliśmy dwóm językom, groteski i autoironii. I to wynika z tego, że to doświadczenie wiejskości wiąże się z poczuciem wstydu. Jak myślisz, z czego wynika ten wstyd? Mówisz o tym też w kontekście, zacytuję, bełkotliwego i nikomu niepotrzebnego dyskursu o słoikach. Dlaczego jest tak, że my się wstydzimy? Ja też jestem ze wsi, więc pozwolę sobie na użycie tego my. No i bynajmniej się nie wstydzę, ale rzeczywiście to poczucie wstydu, które determinuje sposób opowiadania o wsi, no gdzieś tam jest zauważalne. Jak myślisz, z czego ten wstyd wynika? No bo to zjawisko słoików, znaczy ten taki właśnie, że tak powiem, dyskurs wokół słoików, który się pojawił kilka lat temu, to było bardzo charakterystyczne zjawisko, bo to jest to po prostu widać dwie rzeczy. Po pierwsze, generalnie wiejskość naszego społeczeństwa, czyli że mnóstwo ludzi mieszkających w miastach, dużych miastach, ma tych rodziców lub dziadków na wsiach i na te swoje wioski, do tych swoich miasteczek ciągle jeździ. A po drugie, że jest jakiś taki wstyd w społeczeństwie, że to jest z tym związane, że to przywożenie tych legendarnych słoików z jedzeniem do miasta jest czymś takim dziwnym, takim trochę wstydliwym. Mnie na to strasznie złość brała, bo ja też teraz już nie wożę, ale woziłem te słoiki, klasyczne, legendarne słoiki.
No do dzisiaj ważę jakieś tam jabłka i tak dalej. I dla mnie to jest jakieś takie absolutnie zwyczajne. Znaczy ja tego nie waloryzuję w żaden sposób, ani pozytywne, ani negatywne. No jest to jakieś dziedzictwo, jest to jakaś część naszego dziedzictwa, czegoś, co nas ukształtowało. Nie, jeśli ktoś się tego wstydzi, to znaczy, że ma z tym problem. Jeśli ma z tym problem, to znaczy, że ma jakiś kompleks. No, to nie jest... No, w naszym społeczeństwie i naszej historii jest mnóstwo rzeczy, których powinniśmy się wstydzić, ale no, dali Bóg nie to, że 90% z nas ma chłopskie pochodzenie. Po prostu. No, jakoś tak się stało, że ta... Przepraszam jeszcze. I stąd właśnie ten problem z tak jak powiedziałem, z tą groteską ironią, bo pisząc Korunia zdawałem sobie sprawę, nie wiem, nie będę mówił za innych autorów z tego, nazwijmy to, nurtu. Ale no, i u nich chyba było podobnie. Na pewno Andrzeja Muszyńskiego, bo z nim kiedyś rozmawiałem o tym. Żeby napisać taką powieść, która się rozgrywa we wsi, napisać ją w tym momencie, takim historyczno-społecznym, nazwijmy to, i zrobić to w sposób absolutnie poważny, absolutnie bez ironii właśnie, znaczy bez ironii, nie w takim sensie, że to będzie seriozne i patetyczne, tylko że nie będzie to ubrane w cudzysłów. Bez dystansu, tak, dokładnie, bo ironia jest... Ja generalnie ironię cenię, ale wspaniale, jak pisarz jest mądrym ironistą, ale ironia to jest język, sposób opowiadania, który potrafi być strasznie łatwy. I jednocześnie służy też często jako obrona przed... właśnie raczej jako taki chwyt, który zabezpiecza przed pewnym właśnie wstydem, przed pewnym kompleksem i tak dalej. Dlatego ja... A ironia właśnie, czy taka zjadliwa ironia zwłaszcza, takie szyderstwo na przykład bardzo... jest ciągle bardzo silne w literaturze polskiej, tej najnowszej, powstającej teraz. Mnie to strasznie denerwuje, strasznie mi to przeszkadza. Polscy pisarze, sporo polskich pisarzy, większość chyba właściwie, nie potrafi mówić o świecie bez ironii, znaczy bez tego szyderstwa. Zwłaszcza o świecie, który się dzieje teraz, o tym świecie współczesnym. Nie wiem właściwie dlaczego. To jest takie trochę lękowe, wiesz, no ironia. Ja myślę, że to jest trochę lękowe. Pozwala na dystans, prawda? Tak, wzięcie w nawias tego, co się mówi, w takim poczuciu, że nawet jeśli to zostanie za chwilę zanegowane, no to w punkcie wyjścia my sami już to jakoś zanegowaliśmy tym ironicznym nawiasem. Może to jest zwyczajnie bezpieczniejsze. Tak mi się wydaje, tak. I dlatego jak przystępowałem do pisania z Korunia, to musiałem w sobie też taką operację wykonać. Znaczy to nie był dla mnie wielki problem, ale jakby musiałem to sobie systematyzować i musiałem to zrobić świadomie i byłem świadom tego, że to robię. Że podejmuję pewne ryzyko, to znaczy, że opowiadam o tym świecie wsi, świecie jakichś takich prostych, takich chłopackich, wiejskich, czasami brutalnych, czasami pięknych, czasami dziwnych doświadczeń, że chcę o tym opowiedzieć z taką czułością, z takim żarem. Bez czułostkowości, bez idealizowania, ale jednak z pełną czułością. Zresztą w ogóle tych słów, to jest ciekawe, jak ludzie się boją pewnych słów. Na przykład nie wiem, kiedyś to nie będę tam wchodził w szczegóły, ale kiedyś na jakimś spotkaniu autorskim coś powiedziałem o tym swoim pisaniu, że ono się zrodziło z szacunku między innymi. Ktoś później w jakimś innym spotkaniu czy jakimś wywiadzie te słowa zacytował i przerobił zamiast, ale to słowo szacunek w mojej wypowiedzi zmienił na empatię. Tak jakby nawet słowo szacunek było czymś podejrzanym. No na litość boską. Dlaczego? Dlaczego słowo empatia zamiast szacunku? To empatia jest czymś takim bardziej eleganckim, bardziej ostrożnym, tak... Łatwiej powiedzieć empatię niż szacunek? Nie, no ja mam szacunek dla tych ludzi i dla tego świata. Po prostu szacunek, nie empatię, mam szacunek. Tyle. I to wydawało mi się czymś takim, jakby w kontekście tego, jak się teraz u nas pisze, wydawało mi się, że to jakaś chyba rzeczywiście odwaga jest do tego potrzebna. I faktycznie recepcja z Korunia mnie w tym utwierdziła, bo faktycznie to było podkreślane, że to jest taka książka szczera bardzo. Napisana właśnie w taki otwarty sposób, bez takiego jakiegoś ściemniania po prostu, że to ja tu coś podśmiewam się, coś, że to ja już nie stąd, nie to, że to już nie moje. Nie, no moje, oczywiście. To się chyba mieści też w tym nurcie. To też się pojawiało w twoich licznych wypowiedziach. Tak, no zrobiłam sobie taki research dość obszerny twoich wywiadów. Chodzi mi o taki proces, no właśnie, odwrócenia tej kolonizacji wsi, jaka dokonała się w naszej kulturze. Jest taka recenzja Justyny Sobolewskiej, skądinąd mało przenikliwa, no ale może to na potrzeby medium, to było pisane dla Polityki, gdzie ona pisała, że Skorń jest najlepszym dowodem na to, że proza wiejska jest dla polskiej literatury tak ważna, jak ta postkolonialna dla literatur zachodnich, czyli odświeża i odnawia język.
ale myślę, że to słowo postkolonializm jest tutaj dosyć trafne, nie tylko w kontekście języka, ale w ogóle w kontekście tego, co się stało z tą chłopską kulturą, która została jakoś zawłaszczona, przepisana przez te 10-15% społeczeństwa z klasy wyższej. I ty mówisz, że jednym ze sposobów pisania o wsi jest takie odkłamanie tej historii, przywrócenie chłopom jako warstwie społecznej też, no ale wiążące się z tym mentalności, nie wiem, całym tym wiejskim światem, należnej temu światu rangi. Czy chciałeś to zrobić z Koruniem właśnie? No tak, znaczy jeśli chodzi o postkolonializm, to ja nie umiem się do tego odnieść, bo postkolonializm jest taką modą intelektualną, do której ja w ogóle od mód intelektualnych stronie i one mnie zawsze irytują mniej lub bardziej. Wiem, że jest coś takiego jak postkolonializm, literatura postkolonialna i dyskurs postkolonialny. Mnie to kompletnie, znaczy nie to, że mnie interesuje to temat jako taki, tylko jakby ten sposób mówienia. Bo z modami intelektualnymi zawsze jest tak, że na te mody wszystko się krytycy, teoretycy starają przekabacić. I to właśnie jest, ten fragment jest tego dowodem, że jak się pojawia literatura, nowa literatura wiejska, no to do czego to przypiąć? Aha, do postkolonializmu. No, wszystko się zgadza. Więc ja nie umiem się do tego odnieść, bo po prostu nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Natomiast co do tej sprawy, tak, ja chciałem jakoś odzyskać tę tematykę, ten świat, ten język i tak dalej. Odzyskać nie tak, żeby to było w ogóle jakoś czymś totalnie zapomniane, no bo nie było, no bo ci pisarze wiejscy przecież oni byli, to mówię, to jest bardzo ważny trend w polskiej literaturze, bardzo ważna, ciągle aktywna tradycja. Niektórzy z tych pisarzy ciągle jeszcze piszą, chociaż już nie piszą powieści wiejskich jako takich, na przykład Myśliwski już dawno nie jest pisarzem wiejskim. No ale jednak on samą swoją osobą i tym, że pisze nowe książki, jakoś zaświadcza, że ten nurt ciągle jakoś istnieje. Zależało mi też bardzo, bo to się też wiąże z kimś, z tym, skąd się skoro wzięło tak właśnie czysto literacko, bo on się też wziął z autentycznej literatury wiejskiej. A są ogromne zasoby piśmiennictwa wiejskiego i to publikowanego. W PRL-u się mnóstwo ukazywało książek z gawędami, pamiętnikami wiejskimi. To były ogromne tomy, naprawdę. I to ja sporo tego przeczytałem, pisząc z Korunia, także ja się tyle, że inspirowałem tą prozą wiejską, artystyczną, co tymi gawędami autentycznymi. W regionach bodajże, tak były? Tak, regiony to publikowały sporo, ale też wyborów książkowych sporo było. Było mnóstwo konkursów na przykład na pamiętniki chłopskie, zwłaszcza w latach 50-tych, 60-tych jeszcze. No to wtedy się sporo tego ukazywało. Był taki cykl Wieś Polska i to tam jest ileś tomów tego. I tam są skarby. Tam się można fantastycznych rzeczy dowiedzieć, a są też rzeczy napisane pięknym językiem. Jest taka książka, na przykład moja ulubiona książka z tego nurtu. To była praca nadesłana na konkurs, ale na tyle duża, i na tyle obszerna i na tyle wartościowa, że to wyszło jako osobna książka, chyba w latach 60. albo 70. A mówię o tym dlatego, że to był autor, pochodził z Białostocczyzny. Józef Chustecki się nazywa i to jest książka Byłem sołtysem w latach okupacji. I to jest jedna z najbardziej niesamowitych książek o II wojnie światowej, jakie czytałem. O wojnie widzianej z perspektywy właśnie cywila, mieszkańca wsi, który po prostu usiłuje przeżyć okupację. To jest wspaniała książka. Autentyczna literatura taka, no to jest, to był naturszczyk, to był po prostu sołtys gdzieś tu z Białostocczyzny i to nie był literat. Ale jest to wspaniała książka, kapitalnie napisana, niezwykła zupełnie. Bardzo prawdziwy, pełen tragizmu, ale też jakiegoś takiego dziwnego humoru, jakby w opis realiów wojennych. Niezwykła rzecz. A podobno pisałeś z Korunia dwa razy, czyli tak od początku do końca dwa razy. Co było nie tak z tą pierwszą wersją, że z niej zrezygnowałeś? Na początku to była powieść. Ona miała taki główny wątek, który był dosyć okropny, jego porzuciłem potem. I była pisana trochę innym stylem, takim bardziej suchym, takim bardziej literackim. I to nie było udane. A miałeś całą taką skończoną? Tak, całutką książkę napisaną. Całutką książkę, która miała swoją drogą prawie co do strony tyle samo, 200, to takich 200 stron w Wordzie zajmowała, tyle co ten skoryń ostateczny. I ja to wywaliłem do kosza, praktycznie cała jakby zawartość fabularna poszła do kosza, zostały tylko postacie i miejsce akcji. Także wszystkie historie są wymyślone potem i ten podział na opowiadanie jest wymyślony. No i język jest zupełnie inny. Ja właściwie ten skoryń mi się od początku nie podobał, ten pierwszy, a jak zacząłem pisać tego drugiego, to już usłyszałem ten język, który mi gadał w głowie, którym jest pisany ten właściwy skoryń. I jak ja ten język usłyszałem, to już wiedziałem, że tę książkę napiszę i to już poszło gładko wtedy.
No, to, o czym mówisz, jest też przejawem ogromnego szacunku do czytelnika. To znaczy, na szczęście mnie to bardzo cieszy i fakt, że jesteś tak bardzo nagradzany, potwierdza chyba słuszność tej strategii, co też mnie bardzo cieszy, żeby nie iść na kompromisy z tanimi gustami. Nie idziesz na takie, prawda? Nie, bo dla mnie literatura jest zbyt ważną rzeczą, żeby ją jakby rozdrabniać, żeby ją marnować. Ja też nie chcę, ja zawsze mam jakiś problem z mówieniem w tym, bo nie chcę, żeby sobie ktokolwiek myślał, żeby ktokolwiek słyszał w tym, co ja mówię, jakieś takie bicie w dzwony i jakiś straszny patos, bo nie chcę o tym mówić w sposób patetyczny, ale ja do literatury jednak podchodzę naprawdę strasznie poważnie. Znaczy, ja chcę, żeby ona mówiła o rzeczach najistotniejszych i chcę o tym mówić najlepiej, jak mi stać po prostu. Serio. I serio, co też nie znaczy, żeby z jakiegoś tam, chociaż humor u mnie jest dosyć tam gdzieś chyba bardzo pod spodem, jeśli jest, ale schrabianie gustom to jest pisanie pod jakieś wyobrażone gusta czytelnicze. I też jakieś takie chyba zakłamywanie samego siebie. No jak ktoś słyszy jakiś głos, który w nim gada głośno, domaga się, żeby coś opowiedzieć i opowiedzieć w określony sposób, no to ja nie potrafiłbym tego jakoś stłumić. Czułbym, że jakoś zdradzam siebie, jakoś się sprzeniewierzam sobie po prostu. A literatura musi być dla mnie przygodą. No, te obie moje książki są zupełnie inne. No, Robinsona napisałem zupełnie inaczej niż Skorunia. Trochę się to odbiło na jej recepcji, bo ona wywołała pewne zaskoczenie jednak, co ten Płaza tym razem napisał dziwnego takiego. Wszyscy się pewnie spodziewali, że jeśli coś napisze, to pewnie jakieś znowu fajne wiejskie kawałki, a tu nie. I no to musi być jakaś przygoda, musi być jakieś wyzwanie. No na pewno moja książka trzecia na pewno też będzie inna zupełnie. To jakoś muszę jakąś przygodę w tym widzieć, coś mnie musi w tym pociągać. Czyli masz w sobie na tyle wewnętrznej siły, żeby oprzeć się pokusom związanym z ofertami wydawnictw, które za chwilę będą do ciebie dzwonić i mówić, no to panie Macieju, rok, dwa lata, następna książka, zaliczka, wiesz, no bo to się wszystko... Mówię o tym, bo to się też będzie przebijało jako temat w Robinsonie w Bolechowie, czyli to, że nie unikniemy tych mechanizmów na przykład rynkowych. Czy czujesz w sobie, wiesz, taką wewnętrzną siłę, że nie dam się skusić? I będę pisał wtedy, kiedy czuję w sobie ten głos, a nie w związku z tym, że wydawnictwo, czytelnicy oczekują ode mnie, bo wiadomo, że są pewnie wyliczenia specjalne. Ja się nie zajmuję rynkiem książki, więc nie wiem, ile czasu powinno minąć, dajmy na to, od debiutu do kolejnej książki, żeby na fali debiutu jeszcze można było wypromować pisarza. Znaczy tak, no na pewno są jakieś takie algorytmy do mierzenia takich spraw. Ja Robinsona napisałem bardzo szybko, bo... jakoś tak to się wzięło, jakoś szybko ten pomysł mi się pojawił, a też na przykład Skoruń rok czeka na wydanie, więc on się ukazał we wrześniu 2015, ale on był ukończony rok wcześniej, więc kiedy on się ukazał, to ja już właściwie, nie, kiedy się ukazał nie, ale nie, kiedy się ukazał, to już właściwie pracowałem nad pomysłem nowej książki. Więc to już tak jakoś szło, nawet nie tak działało, że skoro on jest sukces, ja stwierdziłem, okej, to teraz szybko napiszę drugą książkę, tylko ona się już pisała. A teraz sobie trochę zrobiłem odpoczynek, zresztą robię teraz jakieś różne inne rzeczy, ale no już trzecią powieść mam w głowie. Znaczy już tam pracuję na nią tak koncepcyjnie. Na pewno, pewnie to teraz pewnie upłyną jakieś 2-3 lata, nie ma na powstanie, ale powstanie na pewno. Ale nie wiem, czy byłaby jakaś presja ze strony wydawnictwa, czy wydawnictw, żebym napisał w określony sposób. A gdyby była, no to bym się zaśmiał po prostu. No. No wiesz, chodzi też o czas, jakby o terminy, tak? Kiedy ten deadline staje się takim podstawowym twórczym imperatywem. Znaczy deadline, ja jestem przyzwyczajony do deadline'ów, bo od prawie 10 lat zawodowo tłumaczę książki, więc jakby mam to bardzo mocno... etykę pracy z kalendarzem i z zegarkiem niemalże w głowie i sam jakby terminów pilnuję i sam się denerwuję, jak terminy przekraczam. Powiedziałeś, teraz też o tym mówisz, że masz te książki w głowie, a nawet natknęłam się na takie zdanie, że właściwie przystępując do pisania, ta książka jest w twojej głowie od początku do końca. Poza bohaterami, których personifikujesz i czynisz z nich takie samodzielne postaci, trochę żyjące swoim życiem, ale sama książka, zanim przystąpisz do pisania, musi być już gotowa. Tak jest? No tak, znaczy tak. No Robinsona na przykład pisałem dokładnie 2 lata i dokładnie rok zajęło mi jakby zbieranie materiałów i opracowanie konspektu, pisanie różnych notatek i tak dalej i rok pisanie. Już.
Ale do pisania zasiadłem wtedy, kiedy bardzo dokładnie wiedziałem, jak ta książka będzie wyglądała. Tam bardzo mało było luk. Bardzo mało. Generalnie już jakby miałem rozpisane rozdziały, wiedziałem, co w którym będzie i tak dalej. Także już tak w 3/4 miałem książkę bardzo dokładnie omyśloną. A postacie muszę mieć szczególnie, bo ja, dla mnie sporą część pracy nad książką zajmuje praca nad postaciami. Jakieś niesamowite ilości godzin spędziłem wymyślając postacie do Robinsona. W Skoruniu nie, bo postacie w Skoruniu są bardziej wzięte z życia. Brutalnie po prostu wciągnąłem trochę osób z mojego otoczenia dziecinnego i tam, tej książki, trochę ich zmieniając. Trochę się bałem, co powiedzą na to, ale nikt mnie jakoś nie pobił. Natomiast w Robinsonie te postacie są fikcyjne, a to była mordęga, bo musiałem je wymyślić. Ale to jest jednocześnie fascynujące, bo się stwarza kogoś od nowa. To w ogóle bardzo dziwne, różne rzeczy z tego wynikają, bo potem się człowiek na przykład przywiązuje do tych postaci. A przywiązać się do postaci, która nie istnieje, to jest bardzo przedziwna rzecz, naprawdę. Rozmawiasz z nimi na przykład? Jeszcze nie mam tak, jak miał Balzac ponoć, który mylił postacie ze swojego otoczenia z bohaterami swoich powieści. Ale strasznie jakoś tak przywiązuje się do nich. Do tego stopnia, że jak na przykład Łucję, matkę bohatera Robinsona w Bolechowie, chciałem pierwotnie, no nie wiem, może coś zdradzam, ale to jeśli tak, to nie jest to w skali całej książki chyba jakiś istotny szczegół. Ona na przykład pierwotnie miała ją uśmiercić, znaczy ona miała umrzeć. No ale piszę tę książkę, piszę i do tej Łucji się tak strasznie przywiązałem. Ta postać jakoś tak rosła w mojej głowie, coraz taka bardziej była ciekawa, bardziej intrygująca. Jakoś tak nawet wręcz zakochany w niej byłem, chociaż trochę dziwne, no bo ona jest matką bohatera, ja się wcielałem bardziej w bohatera, więc to jakby ona była jakby to moją matką bardziej niż kimkolwiek innym. No ale jakoś taką dziwną miłość dla niej czułem. No nie mogłem jej uśmiercić, no bo zachorowała. Jest chora, tak, choruje pod koniec, ale no zachowałem ją przy życiu. Czułem, że nie mogę... I jest coś takiego niesamowitego, że jak ja sobie to potem przemyślałem, że jak się... Świat powieści to jest jednak autonomiczny świat. On ma jakąś taką własną ontologię. Jeśli tam ktoś umrze, to umiera na zawsze. Jeśli kogoś zostawimy przy życiu, to on w pewnym sensie żyje na zawsze. Takie mam dziwne podejście do tego. I to ta Łucja jakby będzie w nieskończoność żyła. No jakby, ona jakby w pewnym sensie nigdy nie umrze. A gdyby umarła, no to by umarła i koniec po prostu. To by jakby ta jej śmierć i tragedia by się powtarzała przy każdej lekturze. To straszne. 3000 ludzi przeczytało książkę i ona miałaby 3000 razy umrzeć? Nie mogłem jej tego zrobić. Kiedy mówiłeś o tej książce, kiedy jeszcze jej nie było, i to mnie zaintrygowało, bo to mnie trochę zaskoczyło i jakby rzuciło nowe światło we mnie, znaczy mi pozwoliło spojrzeć inaczej na Robinsona w Bolechowie, bo zapytany po Skoruniu o to, o czym jest następna książka, czyli Robinson w Bolechowie, powiedziałeś, cytuję, będzie to powieść prowincjonalna. No i to jakby nie zaskakuje, ale drugi człon zdania jest taki, a raczej równoważnika zdania, o tym, jak męskość ustępuje przed kobiecością. Tak jest? Tak, no i teraz powiedz, czy mi się to udało w takim razie, skoro znasz książkę. Myślę, że tak, ale podpowiedziałeś mi. Szczerze mówiąc, czytałam to inaczej. Bardziej jako taką powieść właśnie artystowską o sztuce. Ale kiedy to przeczytałam, pomyślałam sobie, no tak, tak właśnie jest. Ale no, to nie, ludzie nie przyszli tutaj po to, żeby słuchać tego, co ja myślę, tylko co ty. Na czym to polega? Znaczy, i czy tak w ogóle jest nie tylko w świecie przedstawionym i w świecie Robinsona w Bolechowie, ale w ogóle to tak mocno brzmi, wiesz, o tym, jak męskość ustępuje przed kobiecością. Jak to rozumiesz? Kto z Państwa czytał tę książkę, to pewnie zauważył. A może nie zauważył, bo jest to pewnie nurt, to znaczy nie nurt, tylko pewnie wątek, to o czym mówisz. Bo jest to, można powiedzieć, pewny wątek myślowy, może nie fabularny, ale taki myślowy wątek tej książki. On jest bardzo głęboko ukryty, ale wydaje mi się, że na jakimś poziomie można, albo przy którejś lekturze, jeśli ktoś miałby ochotę, to można to zauważyć. Że iluś tam jest bohaterów męskich, ileś bohaterek, czyli kobiet. Jednak tak mi się wydaje, że na koniec na placu boju pozostają te kobiety raczej. Mężczyźni albo umierają, albo jakoś tak... marnieją, albo są kompletnie zagubieni, jak Robert. Albo rezygnują z różnych rzeczy. I wydaje mi się, te kobiety też jakoś tam są mniej lub bardziej poturbowane przez życie, ale jednak one jakoś tak zostają na placu boju, jako te, no nie powiem wygrane, bo to nie jest jakaś wojna płci, ale jakoś takie silniejsze w tej walce ze światem i z życiem, które jest dla wszystkich ich tam jakoś mniej lub bardziej jakoś niewdzięczne i trudne. To zresztą widać chociażby po tym, jak ta książka przechodzi od
wojny przez, no bo to się, ta historia się zaczyna w czasie wojny, w momencie wybuchu wojny, potem okres powojenny, no oczywiście tak skokami, bo to nie jest przecież jakaś tam, nie są żadne noce i dnie, ale aż do współczesności, które są czasem tylko pozornie takim spokojnym, czasem uspokojenia, pozornie. I w tej książce starałem się pokazać, że pozornie, ale jednak, no jednak idzie to w stronę, te jakby czasy się no jednak tak globalnie uspokajają, prawda? No nie ma, książka się kończy w 2010 roku, jednak jest zupełnie inny moment, jest 39 czy 43. No a wojna jest generalnie zabawą mężczyzn, prawda? I te wszystkie krwawe orki, które przechodzą tak, przeorywają ten Bolechów i okolice i przechodzą, a to z zachodu na wschód, a to ze wschodu na zachód, no to są te zabawy męskie. A kobiety zawsze po tych męskich zabawach muszą posprzątać jednak, prawda? I trwają. Mhm. I trwają. I oczywiście najbardziej na tym wszystkim cierpią, no przecież. I tak, to świadomie chciałem to pokazać. To jest jakaś taka pewnie bardzo głęboko ukryta, ale jednak ironia moja pod adresem. Bo ja mam stosunek do takich męskich zabaw dość zdystansowany. Nie mam jakichś takich fascynacji. Nie wiem, jako młody chłopak się fascynowałem militariami i okrętami wojennymi zwłaszcza. Ale ja nie mam jakichś takich za bardzo maczystowskich ciągot. I mam duży dystans do takich zachowań jednak. I tak, chciałem, żeby te kobiety jakoś tam wygrały tę książkę, tę historię, w tej historii powiedzmy. Mówię, nie wygrały z mężczyznami, tylko jakby wygrały tę walkę ze światem niewdzięcznym, trudnym. Zresztą w Skoruniu też tak jest, że matka pozornie jest tak w cieniu tych wszystkich mężczyzn, takich, no, którzy mają swoje zabawki, tak, wymyślają maszyny. Trochę to jest takie szulcowskie też z ducha, a ona po prostu jest i gdzieś tam i komentuje i no, determinuje to, co się dzieje, mimo że ta obecność jest taka dosyć stonowana. Więc ten wątek mocnych kobiet, choć ukryty, no wydaje się też taki dosyć konsekwentny. Ale druga rzecz, o której tutaj mówisz, która jest bardzo ważna w Robinsonie, w Bolechowie, no to jest właśnie ta prowincja, znaczy w obu tych książkach. Co intelektualista, pisarz może odnaleźć na prowincji i to jest też pewne ryzyko. Co zrobić, żeby jej znowu, tak jak tego życia wiejskiego, nie zakłamać? To znaczy, żeby ona nie zamieniła się w jakąś kliszę estetyczną, filozoficzną. My na przykład mamy na Podlasiu taką etykietkę metafizyka prowincji. No i fajnie, intelektualiści swego czasu to wymyślili, ale wiesz, jakby w pewnym momencie zaczyna narastać narracja wokół tej metafory i mam wrażenie, że znowu gubi się istota. Więc no właśnie, ponawiam pytanie, bo znowu zabrzmiało dość skomplikowanie. Czym jest ta prowincja, czego my możemy na niej szukać i co zrobić, żeby jej no, jakoś nie zakłamać, przepisując ją, choćby poprzez pewne estetyczne klisze? Znaczy ja do prowincji podchodzę tak dosyć indywidualnie, tak samotniczo powiedziałbym. Bo skoro jednak wpisywał się bardziej w pewną konwencję jednak, taki gawędy wiejski, i ten chłopak był jednak, chociaż on jest opowiadaczem, narratorem, trochę takim odszczepieńcem, prawda, samotnikiem, jest jakimś tak trochę z boku, ale jednak bardziej przynależał do tej społeczności. Robert już mniej. Robert jest kimś takim jednak zdystansowanym, ale Robert ma swój, z Robinsona ma swój własny klucz do tego świata, prawda? On się czerpie z niego, wiesz. Czerpie z niego, oczywiście, że tak. Jego tak. Sukces opiera się na tym, że te prowincje poprzez portrety Tak, no także rynkowy sukces, ale i artystyczny. I cała jego twórczość bierze się tak naprawdę z jego własnego indywidualnego odczuwania prowincji. Znaczy prowincji w sensie nie takim nawet społecznym. No, znaczy on maluje tych PGR-owców i tak dalej, ale bardziej prowincja jest dla niego i dla mnie chyba też takim troszeczkę bardziej, takim troszeczkę pustszym, mniej nadpisanym światem, w którym można się odnaleźć, w którym można odnaleźć własną przestrzeń do własnej samotności. Samotności w sensie takim pozytywnym, twórczym. Własnej takiej samotności, indywidualności powiedzmy, odrębności. Dla mnie czymś takim też jest malarstwo Andrew Wyatta, które no, ten Robert jest trochę wzorowany na Wyattie i ten obrazy na właściwie na dwóch, i na Skoruniu, i na Robinsonie to są obrazy Wyatta. Zostawiłam książki tam. Jeśli możesz, Dawidzie, podnieść książkę i pokazać okładkę. Na okładce jest właśnie obraz. Tak, i na Skoruniu, i na Robinsonie w Bolechowie. I to jest...
To był malarz, który przez całe życie, przez całe swoje długie życie malował właściwie wciąż tych samych ludzi, wciąż te same jakieś wiejskie chałupy, wciąż te same pola i tak dalej. Ale nie dlatego, że to było modne i że to go jakoś tam dzięki... Znaczy on był malarzem popularnym i sprzedawał te obrazy potem za duże pieniądze, ale powtarzalność, obsesyjność, a zarazem taka precyzyjność, drobiazgowość i jakaś taka... No jednak indywidualność podejścia do tematów sprawia, że widać, że to rzeczywiście w nim grało. Znaczy, że on tam odnajdywał faktycznie siebie i to było tło dla jego własnego... dla jego własnego ja po prostu. No, on tam odnajdywał przestrzeń dla własnego myślenia, własnego odczuwania i tak dalej. Bardzo ważna dla ciebie postać. Nawet podążyłeś jego śladami. Tak pojechałeś do Stanów, żeby zobaczyć. Tak. Pojechałem. No, ja znałem, w ubiegłym roku przypadała setna rocznica urodzin Wyatta. Były organizowane duże wystawy biograficzne, znaczy takie przekrojowe jego malarstwa. On jest w Europie w ogóle nieznany, już nie mówiąc o Polsce. Co dziwne, bo niektórzy malarze amerykańscy, realiści, na przykład Edward Hopper, jest doskonale znany, a Wyatt wcale. I pojechałem zobaczyć, zwiedziłem jego strony. Te jego farmy, dwie takie zwłaszcza najsłynniejsze, które on malował, nie mówiąc o jego domu, rodzinnym, pracowni i tak dalej, to wszystko istnieje, to stoi, można to obejrzeć sobie. To jest zresztą zaleta oglądania malarzy realistów, że po prostu można pojechać i zobaczyć to, co oni malowali. W przypadku abstrakcjonistów byłoby to trudniejsze. Znaczy ja lubię malarstwo abstrakcyjne, ale trudno zobaczyć to, co malował Jackson Pollock na przykład. To jest tylko na obrazach. No, ale jeszcze mam wrażenie, że coś zgubiłem. Jak pisałaś o tę prowincję. Prowincja jest w ogóle o tyle fascynującym światem dla pisarza, że, ale to właśnie nawet nie w takim socjologicznym wymiarze, tylko takim egzystencjalnym, że się można tam coś dla siebie odnaleźć, do własnego, coś, co nam jakoś gra w duszy. Że prowincja jest jakby mniej nadpisana. Znaczy to oczywiście nie każda prowincja, bo są już regiony, miejsca jakieś, które są, są nadpisane bardzo całymi palimpsestami. Nie wiem, Drohobycz na przykład. No to już nie jest właściwie taka prowincja. Drohobycz to już jest cała biblioteka, prawda? Natomiast ja wyszukuję takie... No właściwie no ten mój Bolachów też jest wzięty z Szulca, więc to też jest trochę taka już taki palimpsest kulturowy. To nie jest czysty taki niewinny świat. Niewinny w sensie jakoś tam dziewiczy, jeszcze niewykorzystany literacko. Ale prowincja jest takim fajnym światem, że można, on jest w pewnym sensie taki czysty, nieruszony, nietknięty i można w niego wpisać swoją własną historię. Znaczy nie własną jakoś tak jednostkowo, tylko własną opowieść tam umieścić. I to jest niesamowite, bo można stworzyć własny mikrokosmos po prostu. No ten, tak jak ten mój wierzbiniec i te wioski w Skoruniu, no to jest wydarowane na Sandomierzczyźnie, ale tam nazwa Sandomierzczyźnie się nie pojawia, więc to właściwie jest jakieś takie nigdzie i wszędzie trochę. I to nadaje miejscom taką mityczność trochę, prawda? Jak piszemy książki, na przykład to, nie wiem, miasta, które są na przykład już całymi też tomami opisane, nie wiem, na przykład Warszawa czy... Nie mówiąc o takich miastach jak Paryż, Londyn czy Nowy Jork, to już tam się wchodzi w całą bibliotekę. Pisząc o tych miastach, to już wchodzimy w bibliotekę całą. Pisząc o prowincji, wychodzimy na gołe pole i możemy to pole zapisać swoją historią. I to jest piękne i to jest niesamowite. No właśnie, już wspominałeś o Wyattie, ale jeszcze raz, dlaczego to jest... Taki ważny filtr ten, no bo patrzysz na ten świat przez okulary, użyję takiej metafory, jego malarstwa. To jest nie tylko okładka, ale przecież tam mamy ekfrazy w tej książce. Portrety malowane przez Roberta no, nawiązują do obrazów Wyatta. Co cię tak uwodzi w tym spojrzeniu na rzeczywistość? No już w Skoruniu jest opisanych chyba 4 czy 5 obrazów jego. Tak jest wpisanych w tę książkę chyba z 5 ekfraz jego obrazów. Także jakby ktoś się uparł, to mógłby je tam odnaleźć. Nie wiem, ja to odkryłem stosunkowo niedawno, bo jakieś 9 lat temu, kiedy on zmarł. I odkryłem wtedy jego malarstwo i jakoś zupełnie w nie wsiąkłem i jakoś tak zamieszkałem w nim. Właściwie nie wszystko mi się w nim podoba. Łatwiej byłoby mniej więcej, mi się w nim nie podoba. Znaczy właściwie trudniej, bo też nie wiedziałem, co powiedzieć. Podoba mi się ta aura odosobnienia, z takiej samotności. On był rzeczywiście samotnikiem, łaził te kilkadziesiąt lat, przemierzał te same miejsca, miał takie swoje wydeptane ścieżki. Ta powtarzalność jest niesamowita.
Wyatt potrafił przez 30 czy 30 kilka lat na przykład malować jedną farmę jego gospodarzy, którzy tam gospodarowali. I to była taka kronika po prostu. On malował tych ludzi, jak się starzeli, malował przy różnych czynnościach, malował te same elementy domu, jakieś tam pniaki, wewnętrzne stodoły i tak dalej. No wyobraźcie sobie państwo, że tak się maluje przez rok, 5 lat, ale on potrafił 30-40 lat tak malować, jedno gospodarstwo na przykład. Jest coś niesamowitego w tym. Jakaś taka niesamowita zażyłość, taka więź, takie poczucie więzi, zakorzenienia w miejscu. Kolorystyka jego obrazów, taka właśnie zgaszona paleta barw jesienno-zimowa. On zresztą kiedyś pięknie powiedział o tym, że lubi malować zimę i jesień i zimę, bo wtedy świat się jakby odsłania się jakby taki szkielet rzeczywistości, szkielet świata. Zresztą ja to zacytowałem na okładce Robinsona, jest to taki fragment jego wywiadu, kiedy on pisze, że jakby odsłania się taka szkieletowa struktura krajobrazu i ma się wtedy wrażenie pewnego oczekiwania, jakby coś się odsłoniło i coś się jakby za chwilę ma wydarzyć. Powstaje taka pustka i w tej pustce jest jakby oczekiwanie na jakieś zdarzenie, jest jakieś napięcie. Świat taki właśnie bujny, letni jest jakby wypełniony czymś, jakimś takim brzęczeniem. I to jest jakimś zgiełkiem. I ta paleta barw, taka jesienno-zimowa, zresztą mnie taka zimowa, ja lubię lato i lubię wiosnę, ale ta zima i jesień mają dla mnie, mają w odbiorze, moim odbiorze dla mnie w sobie taką surowość, taką oschłość. Świat jest jakiś taki prawdziwszy wtedy. Mam takie dziwne, instynktowne wrażenie. Widać ten szkielet, wrażenie. Tak? Widać ten szkielet, tak. Tak jakby coś więcej widać było w świecie. Nie wiadomo co, ale coś się jakby odsłania. Nie umiem tego nazwać, ale coś takiego można wyczuć. Dlaczego Robert maluje temperą, czyli bardzo archaiczną techniką no taką trudną dla wytrwałych, dla tych, którzy lubią stałość? W różnych interpretacjach twoich książek też pojawia się taka teza, że ciebie interesuje to, co trwałe. To co to jest? Co to jest to, co jest trwałe? No Wyatt malował temperą przede wszystkim, dlatego Robert maluje temperą. Tempera to jest stara technika, znaczy było tych ileś tam odmian tempery, ale klasyczna tempera to jest pigment, czyli barwnik w postaci sproszkowanej, mieszany z żółtkiem jajka. Plus jeszcze tam jakieś dwa inne składniki, ale mniej istotne, najważniejsze jest żółtko jajka. Zawsze mi ta technika, jak państwo jesteście ciekawi, to na YouTubie można obejrzeć sporo filmików, które pokazują na żywo, jak się te farby rozrabia. To jest niesamowite, taka alchemia zupełna. Zawsze mnie fascynowała ta organiczność tempery, że to jest właśnie to jajko i ten pigment, to się rozrabia i to jest takie alchemiczne. Tempera to była technika w średniowieczu, w wczesnym renesansie, jakby podstawowa, z tym, że potem wynaleziono malarstwo olejne i ono, malarstwo olejne jest prostsze i ono wyparło temperę. Na przykład ikon, tempera jest podstawową techniką malowania ikon. No, wszystkie takie klasyczne ikony właściwie nadal są malowane temperą. Ikony, jak państwo na pewno wiecie, bo to widać, tempery mają w sobie taką czystość, taką świetlistość, taką delikatność. Świetlistość właśnie, to jest to określenie, które się zawsze pojawia, jak się mówi i pisze o temperze. Trudno to zdefiniować, ale to światło jest niezwykłe. To nie jest zupełnie inne światło niż w malarstwie olejnym. Ono jest jakby takie bardziej z głębi, bardziej ze środka. To jest takie światło, które bije gdzieś spod spodu. Tempera jest delikatniejsza, bo wymaga, ona jest bardzo, to jest technika bardzo wymagająca, bo wymaga, ona szybko zasycha. Tempera wymaga perfekcyjnego warsztatu, bo nie można tam wiele poprawiać. Malarstwo olejne jest pod tym względem o wiele prostsze. Więc wymaga wielkiej szczegółowości, wielkiej jakby sprawności, pewności ręki. Wolniej później wysycha, ale jest też trwalsza. Tempera jest bardzo trwała, o wiele trwalsza niż olej. No właśnie, to pytanie, to co trwa? Czy rzeczywiście ciebie interesuje to, co trwa? A jeśli tak, to co to jest? Mnie bardzo fascynuje, intryguje, interesuje trwanie w takim egzystencjalnym sensie. Trwanie ludzi, trwanie przedmiotu, trwanie życia, trwanie w ogóle jako pewien proces. To jest w ogóle takie melancholijne trochę, bo trwanie wiąże się też z przemijaniem. Mnie tyleż fascynuje trwanie, co przemijanie, bo to jest jakby nierozłączne. Ale na przykład ten świat wsi, i zresztą Wyatta też to fascynowała, ta wiejskość też, dlatego że miałem w sobie jakąś taką wielką czułość i szacunek dla przedmiotów, takich prostych, zwykłych przedmiotów codziennego użytku, które właśnie trwają, bo te przedmioty wiejskie, zrobione z drewna, metalu, one potrafią trwać wieki przecież i przez wieki funkcjonować tak naprawdę. Są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tak, tak.
W Skorunie, ale zwłaszcza w Robinsonie także jest to widać. Ja tam jest dużo... Pudełeczko na ołówki, tak? Tak, no ale pudełeczko na ołówki to jest tam jakieś jakby rzecz jakby bardziej z kultury, bo to jest pudełeczko po karmelkach, ale dłuta, te wszystkie młotki, scyzoryki i tak dalej. To ja mam jakąś taką niesamowitą jakiś taki szacunek i czułość dla takich przedmiotów. Sam kolekcjonujesz takie przedmioty? Zbierasz? Jesteś typem zbieracza? Nie, właśnie chyba nie, ale na przykład pamiętam jak, nie muszę pamiętać, bo wystarczy jak jadę do domu rodzinnego i widzę takie rzeczy mojego ojca, który już właśnie jest na emeryturze i tam już sadu nie uprawia, ale ma dużo takich właśnie starych przedmiotów, jakieś stare nożyki, jakieś tam swoje narzędzia. I to jest coś niesamowitego. Mnie zawsze to fascynowało. Ja zawsze byłem blisko tych przedmiotów. Miałem je często w rękach. Jakby widziałem, jak one trwają, jak one żyją cały czas. One są niezniszczalne w pewnym sensie. One mają w sobie mądrość też. Bo one się zrodziły z praktyki, z pewnej pracy. Wielowiekowej właściwie tradycji. One są w pewnym sensie doskonałe. Sierp, motyka, młotek, to są przedmioty doskonałe. Tego się nie da ulepszyć, prawda? To one będą były takie 300 lat temu i za 300 lat będą wyglądały tak samo. Więc jest w nich jakaś niesamowita mądrość ludzkiego rzemiosła, ludzkiej wytwórczości po prostu. To jest jakaś taka stałość bardzo organiczna. I też jakby przenosząc to na ludzi, no, lubię też fascynuje mnie jakby trwanie ludzi. Taki Franciszek, ten kamieniarz z Robinsona w Bolachowie, jest taka postać też właśnie jakby zrobiona z tego, czym jest właściwie. Kamieniarz, który jest jednocześnie takim człowiekiem z kamienia i z ziemi. I prawda? Rezygnuje z mówienia, tak? Tak, no bo tak. I to chyba, ja też nie wiem właściwie, dlaczego on nie mówi. Pewnie z wielu powodów. Tak mi po prostu przyszło do głowy. Ale chyba, być może właśnie on nie mówi też dlatego, że on jest takim człowiekiem jakby z ziemi i z kamienia trochę. Takim człowiekiem, który jest jakby jednością, nie ma rozdziału, przedziału, przerwy między nim a jego narzędziami. On jest tym młotkiem, dłutem, kamieniem po prostu. Tak samo jak ojciec z Koruniu jest tą maszyną swoją, która zrywa, znaczy nie zrywa, tylko te skrzynki przenosi, prawda? I takie trwanie mnie interesuje. W Robinsonie jest też ten motyw trwania struktur społecznych, prawda? Bo to jest... Podział na dwór, zamek, tak? Tak, dwór i zamek. I wieś. To jest rzecz, która też mnie ciekawi, bo... Też mnie ciekawi to, jak pewne struktury społeczne, czy to głównie chodzi o feudalizm, o arystokrację, arystokratyzm, jak to wciąż żyło w PRL-u, właściwie ciągle żyje. Tak, zawsze musi być jakiś pan, mówi tak, tam zawsze jedna mówi, tak, z zawsze musi być kobiet, jakiś pan. Dokładnie. Przychodzi sprzątać w domu. Mhm. Tak, no ale to Stefan jest taką postacią, która jakby modelowo pokazuje, że jak ludzie z awansu społecznego stali, ja nie waloryzuję awansu społecznego, tylko powojennego, ani na plus, ani na minus. Pokazuję jego pewne zjawisko. On miał swoje dobre i złe cechy, wiadomo. Natomiast jak ludzie z awansu potrafili wejść, jakby zająć miejsce tych, których już nie było, czyli arystokracji. Czyli jakby znowu zataczamy koło i wracamy do Krasińskiego, czyli rewolucja jako rodzaj zamiany miejsc, tak? To zostało opisane w Nieboskiej. Tak, wchodzimy tak. W te struktury, prawda? Tak, dokładnie, oczywiście. Mhm. Ale te struktury ciągle istnieją. No to zresztą jest to temat jakby też przerabiany jakby eseistycznie czy naukowo. Są, w ostatnich latach pojawiły się artykuły, które opisują na przykład jak, nie wiem, w relacjach na przykład w korporacjach, czyli jakby w świecie zupełnie kapitalistycznym, jak wciąż funkcjonują relacje, które są właściwie wywiedzione jeszcze z relacji pan-chłop. Feudalnych, dokładnie. To ciągle istnieje i to jeszcze będzie długo żyło, niestety. Mhm. No, a co to znaczy być Robinsonem w takim świecie? Znaczy, dlaczego to jest Robinson? Robert jest Robinsonem, czy tam są jeszcze inni Robinsonowie? Bo no, to jest też trochę opowieść o tym, jak jednak rozbijamy się o system, tak? Takim systemem może być kapitalizm, rynek sztuki, wiesz. Nagle się okazuje, że coś, co wypływa z naiwnej potrzeby malowania, no właśnie, staje się przedmiotem sprzedaży, tak? Włącza się w to polityka. Jakby artysta nie może się nie zaangażować i no, nie zawsze wychodzi z tej potyczki ze światem cały taki niepoobijany. Dlaczego Robinson? To mnie też interesowało. Dlaczego mamy Robinsona w Bolachowie i czy Robert jest tu jedynym Robinsonem? Co to znaczy być Robinsonem w tym współczesnym świecie? Robinson w Bolachowie się wziął w ogóle z opowiadaniem Bruna Schulza, Druga jesień. I w ogóle tę frazę stamtąd wziąłem. Natomiast ona się wzięła nieprzypadkowo, bo Robinson jest faktycznie kimś takim jakby chyba wiecznie samotny po prostu. Jest też taki trop, który mi przyszedł do głowy po fakcie, ale chyba jest jakoś prawdziwy. Jeden z pisarzy, których bardzo lubię, on jest mało znany, chociaż jest tłumaczony na polski trochę, Arthur Machen.
taki walijski pisarz, wspominał kiedyś, jak skąd mu się wziął pomysł na takiej autobiograficznej powieści pod tytułem The Hill of Dreams, czyli Wzgórze Snów, że postanowił napisać, przyszło mi do głowy, żeby napisać Robinson, jakby Robinsona do umysłu, ducha, umysłu. Powieść, która by się działa w Londynie, ponieważ on tę młodość spędził w Londynie, klepiąc biedę i żyjąc w jakiejś klitce strasznej. Czyli w wielkim mieście, ale jednocześnie w absolutnej samotności, jak Robinson na bezludnej wyspie. I że chciał napisać książkę, która była właściwie taką Robinsonadą, ale w wielkim mieście. I to mi jakby potwierdziło, że faktycznie taką Robinsonadę można odnaleźć w każdym właściwie miejscu. I w każdym ten poczucie takiej samotności zupełnej, takiej egzystencjalnej może istnieć. No, nie byłabym sobą, gdybym nie zakończyła wątkiem lokalnym, bo tutaj czas nas goni i ja chcę też Państwu stworzyć przestrzeń do zadawania pytań. Jeśli nie, to ja będę miała jeszcze kilka. Ale no, bardzo mnie ucieszyło, kiedy czytałam Robinsona, że w momencie, kiedy bohater wraca do swojej pracowni miejskiej już, zastaje tam najcenniejsze obrazy w kolekcji i na pierwszym miejscu wymieniony jest obraz Tarasewicza. Lubisz Tarasewicza? Lubię, oczywiście. I za co? Lubię. Wątek lokalny, no bo naści on, prawda? Podlaski. Znaczy tam pada kilka nazwisk. Tak, no ale wiesz, no wydobywam tego bliskiego naszym sercom. Lubię rozmach taki prac Tarasewicza, jakąś taką, nie wiem jak to określić, rozmach, kolorystykę, ale to nie w takim sensie, że mi się kolory jego prac podobały. Realistyczne to nie jest, wiesz, tutaj... Nie, oczywiście, ale ja się nie ograniczam w swoich zainteresowaniach i fascynacjach do sztuki realistycznej, bynajmniej. Zresztą Robinson chyba pokazuje, że to jakby nie jest też jedyna sztuka, która mi się podoba. Lubię ten rozmach, taką kolorystykę prac Tarasewicza i taką dobitność, powiedziałbym. One przez taką swoją monumentalność... jakby wciągają jednak w pewien świat. Są takim komunikatem artystycznym, już mówiąc, takim strasznym żargonem, takim strasznie dobitnym, angażującym widza, wciągającym. Jakby nie pozostawiają, nie można wobec tego jego malarstwa przejść obojętnie. I tak w takiej sztuce, w takich odmianach, bardziej abstrakcyjnych odmianach sztuki, to rzeczywiście zawsze przykuwa moją uwagę. Jest w jego sztuce taka konsekwencja też, taka spójność. Ona oczywiście, jak to w malarstwie niefiguratywnym, jest gdzieś tam schowana. Nie jest oczywista. No, trudno powiedzieć, o czym jest to malarstwo. Natomiast jest bardzo spójne, konsekwentne, takie dobitne. Widać w tym taką bardzo dużą taką koncentrację myśli, takiej energii twórczej. Pewną wizję taką. Pewną wizję, tak. Mhm. Dobrze, proszę Państwa, mamy prawie 15 minut. Czy mają Państwo do Macieja Płazy jakieś pytania? Ja mam pytanie. Nie wiem, jak go zadać. Ponieważ, ale myślę, że z racji nagrody Angelusa to pana książki są tłumaczone na obcy język. Nie są jeszcze. Nie, bo tak się właśnie zastanawiałam, tytuły pana książek są tak oryginalne, że myślę sobie, że przełożyć je na język obcy to będzie nie lada sztuka. Jakby pan, jako osoba, która zajmuje się tłumaczeniami, przełożyłby pan tytuły swoich książek? Znaczy, skoro był we fragmentach tłumaczony na niemiecki i angielski, na niemiecki to był przetłumaczony jako, tak, nie pamiętam, bo mój niemiecki jest trochę zardzewiały, bo jakieś było słowo na B, nie pamiętam jak ono brzmiało, ale znaczyło po prostu łobuz. I tłumacz mi pisał, że to jest słowo, no, jakby łobuz, ale takie słowo znacznie bardziej pospolite niż skoruń, bo o skorunie to mnie pytał, co to właściwie, skąd to właściwie to słowo wziąłem i mu napisałem taki krótki esej, skąd to słowo wziąłem. Ja pisałem, rzeczywiście, no, takiego słowa w niemieckim nie ma, no, ale to będzie chyba najtrafniejsze. Natomiast angielski tłumacz, amerykański dokładnie, przetłumaczył skorunia jako slagi. Slagi to jest chyba nie do końca trafione, bo jak mi się wydaje, to jest wzięte od słowa slag, czyli ślimak. Czyli slagi jakby leniuch, coś takiego, leniuch obibok. Ja bym chyba... Słucham? Nie do końca, bo on nie jest leniwy. Znaczy on lubi się tam wymknąć i tam poobijać, ale no jak trzeba pracować, no to pracuje jak każdy wiejski chłopak. Więc nie wiem, ja bym raczej celował w jakiegoś takiego łobuza, ale znaczy jest ileś tam słów angielskich, takich słownikowych, które by pewnie tego skorunia naśladowały. Nie wiem, takie słowo rascal na przykład. Ale to rzeczywiście warto by wymyślić jakiś neologizm, ale to już... No, ja nie wymyślę neologizmu w angielskim.
to już jakby zadanie dla przyszłego tłumacza, ale to jakby... Nie, myślę, że to mogłoby zostać, bo Bruno Schulz, to jest, mówię, to jest wzięte z Schulza, a Bruno Schulz jest doskonale znany w świecie anglojęzycznym, więc myślę, że to ten, jakby ten kod mógłby zostać. On nie zginąłby w tłumaczeniu raczej. Da, żeby... O, mam mikrofon. My musimy mieć przypis od pana. My musimy mieć jakąś informację z zewnątrz, żeby wiedzieć, kto to jest Skoruń. Więc dlaczego nie może zostać po prostu w języku obcym? Z tym samym przypisem. Będziemy się nad tym... Przepraszam, to nie jest pytanie do pana tak naprawdę. Tak, no będę się nad tym zastanawiał, jak się pojawi jakaś propozycja tłumaczenia całej książki. Natomiast jako tłumacz doskonale sobie zdaję sprawę, jak będzie piekielnie trudno to przetłumaczyć. Znaczy nie wiem, czy aż piekielnie, ale no na pewno trudno. Czy jeszcze mają państwo jakieś pytania? Co obecnie czytam? No dzisiaj sobie do pociągu wziąłem jeden z tutaj z Poznania, czyli dosyć długo. Wziąłem sobie jedno z moich ulubionych powieści, Podróż do źródeł czasu, Alejo Carpentiera. Nie czytałem. Carpentier jest w ogóle jeden z moich najulubieńszych autorów i on mnie mocno inspirował w ogóle, kiedy pisałem Robinsona. Nawet w taki sposób nieświadomy. Znaczy jak teraz czytam tego Carpentiera, to widzę, ile tam jest jakby w Robinsonie jego. No tak, to właśnie Carpentiera sobie przypominam. Uwielbiam wszystkie jego książki. To jest jeden z najważniejszych pisarzy dla mnie. Ja tych pisarzy latynoamerykańskich znam tak wyrywkowo, innych jednych bardziej, drugich mniej, ale to jest chyba z tego nurtu najważniejszy dla mnie pisarz. A co jeszcze czytam poza tym? Ostatnio? Czytam ostatnio namiętnie, bardzo odkryłem takiego pisarza, no on jest znany po polsku, ale bardzo zapomniany. Nazywa się Nathaniel Hawthorne. Amerykański pisarz, taki romantyczny z pierwszej połowy XIX wieku. Pisał taki bardzo nie dzisiejszy, przestarzały mocno, ale niesamowicie piękny. On z takim bardzo czułym stosunkiem do człowieka i do świata, a zarazem miał w sobie takie purytańskie przerażenie złem i diabłem. Dosłownie, po prostu takim diabelstwem. Niezwykły pisarz, to właśnie taki między światłem a ciemnością rozpięty. Zastanawiam się nad tym, jak fizycznie wyglądało to przełożenie języka, tego dialektu, tych archaizmów pewnych słownych. Jak to u pana wyglądało? Jak pan to przelał na kartki książki? Nie wiem, podsłuchiwał pan rozmowy, czy właśnie z literatury, którą pan przeczytał, zaczerpnął pan ten język? Jak to fizycznie wyglądało? Znaczy, jakaś tam część tego języka tkwiła gdzieś w mojej głębokiej pamięci, po prostu z dzieciństwa zapamiętana, to na pewno. Ale też jakoś tam, na pewno jakoś tam z lektur, ale to raczej nie tyle z pisarzy wiejskich, co właśnie z tych gawęd wiejskich, chłopskich, które czytałem. To jakoś tam przypomniało mi ten język, ten sposób mówienia, ale to bardziej jeśli chodzi o taką, już taką ogólniejszą, taką aurę opowieści, sposób opowiadania bardziej, sposób przedstawiania wydarzeń, konstruowania i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o sam język, to on chyba jednak był w dużej mierze zapamiętany przeze mnie, ale on jest też, bądźmy szczerzy, wymyślony w dużym stopniu. Przecież to nie jest tak, że to jest książka pisana gwarą, to jest język literacki. Tam jest też trochę, tam jakby, no... Jest tam sporo słów gwarowych, ale jest też neologizmów, które po prostu wymyśliłem, a one wyglądają jak gwarowe. Tak samo Marian Pilot robi, który, zresztą ja się uczyłem, podejście do języka ja się trochę nauczyłem od Mariana Pilota, bo ma takie bardzo twórcze podejście do języka i on też mówi, że on po prostu ileś tam słów jest autentycznych, a ileś tam słów wymyśla i sęk w tym, problem w tym, znaczy nie problem, tylko cała sztuka i cały figiel w tym, żeby to zrobić tak, żeby to tworzyło całość. No te Leśmian tak samo przecież. To całe... Ileś tam przypisów jest potrzebnych do każdego wiersza, w którym trzeba starannie rozdzielić to neologizm, to archaizm, a to neologizm, prawda? I to bez przypisów się nie odróżni. I to jest niesamowite, że z językiem można robić takie rzeczy po prostu. Natomiast pani pyta pewnie jakiś taki sekret tworzenia tego. No to ja pewnie nie powiem, bo to się jakoś tak sam tworzy samo. No to jakoś tak gada mi w głowie i ja to zapisuję. Znaczy to nie jest jakiś taki oczywiście proces automatyczny, bo na przykład język Skorunia się różni od języka Robinsona w Belchowie, ale
ten język jakoś tak mi po prostu sam przychodzi do głowy. On się jakoś tak tworzy samorzutnie. Ja mam takie pytanie, czy gdzieś tam na etapie redakcji nie pojawiały się, ja wiem, sugestie, dopytywania, czy aby na pewno zostajemy przy... Znalazłam na stronie 184, ale pewnie były też jeszcze inne strony gdzieś tam pod koniec, przy 18-wersowym zdaniu. To policzyłam sobie zdanie, ono ma 18 wersów. I na ile nie pojawiały się jakieś sugestie, oczywiście tak pytam żartobliwie, tak? Na ile się nie pojawiały, czy może nawet na etapie tworzenia pan, nie wiem, zapisał i może zastanowił się pan, czy aby na pewno... To tak ma być. Pani, to moje długie zdanie to jest nic w porównaniu ze zdaniami, które potrafił Marquez pisać, który pisał, nie wiem, ostatni rozdział Jesieni Patriarchy, który ma 30 stron i to jest jednym zdaniem. To jest to mały pikuś tym Robin Sobolechowi, naprawdę. Jest teraz bardzo, jakby się uprościło podejście literatury, jeśli chodzi o oczekiwanie, o pisanie. Jest po prostu bardziej w cenie, w modzie. Ja tego nie oceniam, ja waloryzuję, tylko stwierdzam. Pisanie bardziej prosto, przezroczyste. Dlatego ten Robinson się wydaje teraz trochę egzotyczny, ale to przecież nie jest Bóg wie co w porównaniu z tym, jak w ogóle można pisać, jak pisano. Natomiast jeśli chodzi o redakcję, to nie. Nie miałem żadnych nacisków, żeby te zdania skracać. W jednym chyba wypadku, kiedy tam zdanie, bo to 18 wersów to jest tak jest mało, bo tam jakieś zdanie chyba jest maksymalnie na jedno, chyba tak ma z półtorej strony, ale i tam rzeczywiście redaktor mi zasugerował, żeby tam pośrodku kropkę postawić, ale go przekonałem, że ono tworzy taką właściwie jedną dużą dygresję, jak się tę kropkę postawi, no to się to wszystko zburzy. No zupełnie nie protestował, stwierdził, że okej. Okay. Ale to, wie pani, to nawet ta książka jest mimo wszystko tak w takim samoswoim językiem pisana, że właściwie nawet gdyby tam parę zdań podzielić, to by nic nie zmieniło, na dobrą sprawę. Bo to i tak wymaga jednak, znaczy wymaga, ja też nie chcę państwa jakoś tak, takie straszne słowa, że wymaga, że coś tam, to nie jest jakaś strasznie trudna książka. No ale no nie jest taka też, żeby było jak najprościej. To jednak jakoś, jestem wychowany na takiej właśnie literaturze, takiej zamotanej. No. Lubiłem czytać Faulknera, właśnie Marqueza, Carpentiera, Odojewskiego. No oni tak właśnie lubili tak przywalić bardziej. Ja tak też tak lubię przywalić trochę. No a jak się czujesz z tą etykietą? Już będzie ostatnie pytanie, bo zbliżamy się do godziny 19. No nie lubię tych etykietek, ale one się pojawiają. No musimy jakoś się w tym świecie literackim poruszać, tak? Nowego modernisty. Ona mnie jakoś tak ubawiła, nie wiem czemu. Wcześniej była ta etykietka nowy nurt wiejski, teraz nowy modernista. Czy jakoś tym identyfikujesz? Co to w ogóle znaczy nowy modernista? I jakby znowu, czym się różni nowy modernizm od starego modernizmu? Czy coś ta cezura w postaci postmodernizmu tutaj zmieniła? Czy w ogóle dla ciebie coś zmieniła, wiesz, bo tak te etykietki, no ale no, wypada do tego na koniec nawiązać, skoro mówiliśmy o nurcie wiejskim tyle, to ten nowy modernizm. Czym on jest dla ciebie, czy się z tym identyfikujesz i co to w ogóle znaczy? Znaczy ja też nie jestem jakby takim naturszczykiem, jeśli chodzi o pisanie, bo wcześniej zrobiłem ten doktorat i w tej książce trochę siedziałem i też teorii literatury, za długo w ogóle się siedziałem, bo to nic dobrego nie robi w głowie, a wręcz przeciwnie. Ale no jakby to wszystko jest jakoś tam świadome mniej lub bardziej, więc jeśli idę w jakąś konwencję, bo nie staram się być konwencjonalny, ale nawiązuję też do pewnych jakichś tam języków, sposobów opowiadania. No powiedzmy, że w pewnej konwencji. Więc ja to robię jednak jakoś tam zawsze mniej lub bardziej świadomie, jakby wiem, co robię w tym pisaniu. I w przypadku Skorunia to byłem taki, jakby też wiedziałem, że to zostanie wrzucone w jakiś taki nurt literatury wiejskiej. I w przypadku Robinsona to właściwie tak już bez skrępowania mówiłem, że to inspiruje się prozą modernistyczną, że to jest modernizm literacki i tak wiedziałem, że to zostanie podchwycone i już zaczynam chyba trochę podchodzić do tego jak do takiej gry, że właściwie co się krytykom, recenzentom podrzuci, podpowie, to oni to chwycą i zrobią szufladkę. A że ja się nie dam zaszufladkować, bo te moje dwie książki są, każda jest inna, trzecia będzie jeszcze inna, to właśnie już zaczynam się bawić na myśl o tym, co zrobią ze mną właśnie później. Kim będziesz po tej trzeciej? Nowy nurt wiejski, nowy modernizm, kim będziesz teraz? Ja już nawet podejrzewam, ale nie będę tego zdradzał. Natomiast, ale odpowiadając nieco bardziej poważnie na to pytanie, to modernizm, no tak, no bo modernizm to... Ten przynajmniej w zachodnim, takim zachodnim, nie naszym polskim, bo u nas się modernizm identyfikuje z młodą Polską. A na zachodzie to jest raczej ta taka formacja literacka od tego takiego przełomu awangardowego w latach, na początku wieku XX, powiedzmy w latach 20.
do, powiedzmy, tam lat 60., 70., kiedy się, właściwie 60., kiedy się pojawiała ta literatura postmodernistyczna. Ja postmodernizm, znaczy, nie lubię niektórych pisarzy postmodernistycznych, ale postmodernizm generalnie jako formację intelektualną, literacką uważam za idiotyzm czysty. Z małymi wyjątkami. To jest sztuka głupoty po prostu. I płytkości, i miałkości. To jest często o niczym kompletnie, literatura postmodernistyczna. Modernizm ma w sobie taką, czyli ta sztuka, twórczość tych pisarzy, których wymieniłem, plus, nie wiem, właśnie Schulza, Odoiewskiego, Faulknera, tych pisarzy latynoamerykańskich, czy Joyce'a i tak dalej. To jest literatura, która się mierzyła, jakoś w jakiś taki godny, mądry sposób mierzyła ze światem. Postmodernizm zastąpił to jakąś taką radosną, głupkowatą zabawą. Żonglowaniem konwencjami, jakimiś... No jak masz Pereca albo Pęczona, myślisz, że to jest też taka zabawa? No właśnie, to są pisarze dla mnie... Ja nie rozumiem właśnie za bardzo, o co im chodzi. Znaczy rozumiem, o co chodzi, natomiast mnie to w ogóle nie kręci. No, Pęczon to w ogóle jest wariatem, moim zdaniem, tak prywatnie. Podobnie jak wielu teoretyków kojarzonych z postmodernizmem, na przykład Jacques Derrida, uważam za wariata i zawsze go będę uważał. I tak dalej. I moim zdaniem modernizm jako formacja taka intelektualna i artystyczna się nie wyczerpał, bo to jest jakiś, wydaje mi się, sposób myślenia o świecie jako o pewnym zjawisku, pewnym... Właśnie tak się boję, żeby... Wiem, że już jest mało czasu, właśnie po czasie, boję się, żeby się nie rozgadać. Literatura modernistyczna charakteryzowała się tym, między innymi, że mierzyła się ze światem jako pewnym takim mniej lub bardziej niepoznawalnym bytem, z tajemnicą świata, tajemnicą istnienia, tajemnicą człowieka. Robiła z jakąś taką godnością, powagą. I to jest coś, co w literaturze modernistycznej bardzo szanuję. I to jest ta modernizm. Jeśli można mówić o mnie jako moderniście, to chyba pod tym względem. Ja jestem wyczulony na taką właśnie tajemnicę, niepoznawalność świata. Że świat jest jakimś takim bytem, który można przenikać, starać się przenikać. I człowiek jest jakoś taki samotny, ale zarazem ma pewną godność w tym działaniu. Ja nawet jakiś taki heroizm w tym jest trochę. No właśnie, to już chyba za długo gadam na ten temat. Dobrze, proszę Państwa, więc tym akcentem wariacko-modernistycznym kończymy dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję Maćku, bardzo dziękuję Państwu. Zapraszamy na kolejne.